Witam serdecznie. Ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Zapraszam na dzisiejsze grzybobranie. No to dzisiaj zaczynamy od takiego strzała. Bardzo ładnie wygląda. O, aż wyskoczył z ziemi. Zobaczcie, jakie cudo. Ogólnie ostatnie kilka dni było dużo deszczu. Cała ściółka jest bardzo mokra. I zobaczymy, może coś więcej znajdziemy. Ile tutaj wychodzi prawdziwków małych. Zobaczcie, tego jednego wykręciłem. A tutaj wszędzie są takie miejsca. Trochę za wcześnie jestem. Ich tu jest wszędzie. Pełno takich malutkich łebków wychodzących z ziemi. Tam kolejny. I tam. Muszę tu jutro po południu spróbować wrócić, bo teraz jeszcze jest rano. Wszędzie pełno takich maluszków. Szkoda tego wyrywać teraz. Może mnie nikt nie uprzedzi. Tu mam takiego kolosa. Ale niestety to już... On sobie tu będzie rósł, ale patrzcie, w jakim on towarzystwie rośnie. Muchomorów czerwonych. Ja bym powiedział, że to jest król i jego toksyczna szlachta. Już nieraz spotykałem te grzyby w takim towarzystwie obok siebie. Widocznie lubią się nawzajem, no ale trochę słabo do siebie pasują. Zwłaszcza na talerzu. Ten dosyć wielki już jest, naprawdę. Patrzcie. Jest go kawałek. Całkiem nieopodal mam taką rodzinkę. Ten jeden, aj, coś miękka ta noga jest. Zaraz go zobaczymy z bliska. I tu wyrastają takie maluszki, które też niech sobie dalej rosną. Jeszcze mam takiego. Ogólnie to ja co chwilę jakieś takie mniejsze podnoszę, tylko nie ma sensu za każdym razem włączać aparatu i wam kręcić. Tu jakieś podgrzybki, jeszcze dwa takie ładne wpadły. I dużo takiej drobnicy. Nie wiem, ile może z 10 prawdziwków już jest. No tu jeszcze w tym samym miejscu niewiele brakło, abym go ominął. Też taki fajny maluszek. Słuchajcie, co jak co, prawdziwków w tym roku jest mało. Ale te pieprzniki to normalnie zwariowały. Wszędzie ich jest pełno. I tutaj, i tam dalej. I nie wiem, czy widać, ale tam w dole też. Z każdej strony, gdzie tylko nie spojrzę. I ja wiem, że kurki już były w moich odcinkach kilkakrotnie. I to w zasadzie w tym samym miejscu wszystkie. Ale w tym roku to jest chyba to, czym się mogę najbardziej pochwalić. Poczekajcie, ja już trochę wykosiłem wcześniej. Żeby tego nie zadeptać. Biorę się dalej do roboty i jak skończę tutaj z tymi kurkami, to się do was odezwę. Naprawdę jest nieźle. Też jest pełno. I tu jest pełno. I tu jest pełno. I zaraz w koszu też będzie pełno. Pora na krótkie podsumowanie. Niestety, ale szlachetnych grzybów dalej mało u mnie rośnie. To jest najładniejsza dzisiejsza zdobycz, no i oczywiście całe szczęście zdrowy. Poza tym trochę takich malutkich prawdziwków. No i cała masa kurek. Będzie dzisiaj pyszna zupa. Za dwa dni znowu spróbuję. Zobaczę, co odrośnie z tamtych maluszków, które dzisiaj zostawiłem. No i obskoczę te wszystkie moje miejscówki. Bo póki na razie nie ma wysypu, to nie ma sensu nawet jeździć dalej, szukać nowych miejsc, bo podejrzewam, że nigdzie nie ma grzybów. Dziękuję wszystkim, którzy zostali dzisiaj do końca i do zobaczenia wkrótce.